Cześć i siema, to znowu ja, znudzony handlarz, a ktoż by miał być inny na moim kanale? Oczywiście. Ostatnio przy wymianie klocków hamulcowych w Astrze dwójeczce z ulubionym silnikiem każdego Polaka 2.0 DTI tyle z nich zostało. Zastanawiała mnie jedna malutka rzecz. Do czego służą takie malutkie coś na kołach przyczepione? W moich samochodach ich zazwyczaj jest cały stos dookoła. I przyszła mi tylko jedna rzecz, czyli przytopić. Oczywiście, a cóż by innego. Skąd wziąć tyle malutkich rzeczy? I tak pomyślałem, że na moich autach ich jest za dużo. Na pewno za dużo, bo nie może być aż taka krzywa felga. Rzecz pierwsza. Na pewno nam potrzebny będzie sam towar. A skąd go wziąć? To prosta odpowiedź. Trzeba parę razy stuknąć. Jeżeli już w chamski sposób wydobyliśmy tych swoich parę gram ołowiu, teraz trzeba udać się do gumiarza, żeby z powrotem wyważyli koła. Zapłacimy za to kolejne jakieś 30 zł. Albo opcja druga, zrobić jak ja, czyli kupić u gumiarza po prostu już gotowe. O ty, takie coś. Niestety, od razu trzeba przyznać, że gumiarze dosyć mocno oszukują, bo liczą 4,50 za kilogram odważników ołowiu, tak? Przy czym z tego dużo odchodzi od tych małych spinek, które są na pewno metalowe. I jeszcze trochę zostaje syfu z tego po przytopieniu. Oczywiście, jeżeli chodzi o czysto zarobkowe sprawy, będziecie w minusie, a jeżeli chodzi o zabawę, może coś z tego wyjść. Mi się udało do tej pory zrobić coś takiego. O, tak to wygląda. Oczywiście to po zeszlifowaniu powinno trochę ładnie wyglądać. To niestety bardzo brzydko mi wyszło, nie wiem dlaczego. Ale taka zabawa, nie ma co robić, oczywiście złotu. Kiedyś marzyłem o odlewaniu złota, tylko że jestem handlarzem samochodami, więc o złocie mogę zapomnieć, po prostu mnie nie stać. Ja mam tu już uformowany taki mały piecyk elektryczny. Tak całkowicie przypadkowo miałem 25 kg zaprawy do kominków i czysto przypadkowo miałem też palnik elektryczny. No i oczywiście czysto przypadkowo miałem baniak po butli gazowej, w której to wszystko zrobić. Co za przypadek. No i co? Zaczynamy. Nasypujemy tutaj ile się da. Trzeba bardzo dużo, bo po prostu po przytopieniu to i tak będzie bardzo mało na dnie tak naprawdę. Ale trzeba się wspomóc. Malutki, ale zawsze młoteczek. W moim przypadku ja kupiłem właśnie na ogumieniu z tego co pamiętam chyba 18 kg ołowiu. I właśnie to co widzieliście wcześniej, to z niego jest wytopione. Będziemy topić. Bierzemy nasz piękny tygielek, wstawiamy do naszego pięknego piecyka, który całkowicie przypadkowo tutaj stał, i włączamy prąda. Będzie coś iskrzyć, czy nie będzie coś iskrzyć? Będzie, czy nie będzie? Będzie, nie będzie, będzie, nie będzie, nie będzie, będzie, nie będzie, będzie, nie będzie, będzie, nie będzie, będzie, nie będzie. Chyba na razie nic nie iskrzy. A na telefonie tego nie widać, ale ja gołymi oczami widzę, że troszkę się nagrzewa. No i teraz przykrywamy cegiełkami, żeby temperatura się złapała. Oczywiście, jak wszystko u mnie, co pewnie zdążyliście zauważyć, tak samo i piec jest zrobiony na odjeb, czyli jak najszybciej się da z tego co było. Tam nawet dziurę na kablu zrobiłem diaksem zamiast wiertarką, bo nie miałem wierteł do metalu. No trudno się mówi. No i cóż, czekamy parę dobrych minut. Paręnaście, parę 10 minut. Oczywiście to topić byłoby zdecydowanie szybciej i łatwiej i to dosłownie na oczach by się topiło, by było palnikiem. Jednakże, jak to mówi mój szwagier, tak zwany wujek H, my nie robimy łatwych rozwiązań. Pamiętaj, że topienie ołowiu nie jest zdrowe ani dla ciebie, ani dla natury. Tyle minut później, jak widać lub na filmie może i nie widać, ale powoli nam ołów paruje, więc zabieramy się do roboty. Pamiętaj, że to jest bardzo nieprofesjonalne podejście do tematu, dlatego nie rób tego w domu. Ostrzegam, nie rób tego w domu. Nie rób. Mam tu przygotowane takie w pełni nieprofesjonalne formy, które trzeba wygrzać, żeby odlew był lepszy. Pamiętajcie, że opary z tego są bardzo szkodliwe, nie można ich wdychać. W ogóle nie można tego robić. Niestety, jak się okazało, za pierwszym razem samego najciekawszego, czyli wylewania płynnego metalu, nie było widać. Źle ustawiłem kamerę. Potrzebuję montażysty. Dlatego specjalnie dla Was rozpaliłem swój piec po raz drugi, napełniłem tak samo jak wcześniej, czyli troszeczkę z górką i tyle. Teraz najfajniejsza rzecz. Teraz tak fajnie wyszło, że akurat do jednego wszystko nalałem i będzie jedna duża sztabeczka. A to jest już nasza druga sztabka. To jest gorące bardzo. Gorące, naprawdę nie róbcie tego w domu, błagam Was. Ale ja jako ja muszę sprawdzić, co z tego wyszło. Niestety forma chyba już po raz ostatni nam służyła. Gorące. O, taka fajnie się widać, że forma nierówno stała na ziemi. Tutaj pozapijamy troszeczkę, żeby to ładnie wyglądało. Troszeczkę nierówno, co prawda, ale mi się bardzo podoba. Też waży pewnie koło kilograma, ponieważ ołów jest ciężki. A ja zabieram się do przetapiania reszty, bo jeszcze trochę tego zostało. Dla widzów, którzy chcieliby zapytać, ok, przetopiłem, mam sztabkę, czy tam jakikolwiek inny kształt, który akurat masz, co z tym można później zrobić? Szczerze? Tylko i wyłącznie jedną rzecz. Położyć sobie na półeczkę i myśleć, że fajnie wygląda. Ale jeżeli się postaracie, ładnie to wypolerujecie, będzie się naprawdę bardzo ładnie błyszczało. Na górze jest link do filmiku, naprawdę, który się bardzo zajmuje tym przetapianiem. To właśnie filmik też z ołowiem. No ale cóż, jak dla mnie to rzecz fajna sama w sobie. Jest sobie płynny metal, jest zabawa. Ogólnie ołów jest stosunkowo ciężki, w tych dwóch mam pewnie z 1,5 kg, tak mi się wydaje. A co będziesz nią robił, to już twoja sprawa. Prawdopodobnie nie zarobisz, bo nawet jeżeli ołów, choć troszeczkę zrośnie w ileś tam lat, to i tak wydałeś na niego dużo więcej niż za nie sprzedasz. Dzięki, cześć i pa, pa. Patrzcie, ile zostaje tych spinek. Tutaj jeszcze minimalnie, jeszcze troszkę jest ołowiu. O, to jest ta jedna nasza sztuczka, która się nie przetopiła. To na pewno na drugi raz. Tutaj też parę sztuczek znajdziemy. A to lepiej będzie wybierać, jak ostygnie. W każdym razie tutaj widać, jak dużo ich pozostawało, więc spokojnie o tych kilogramów jeszcze odejmować.